Witaj na kanał Sonie Wojtka, kanał rockday.pl. Jak nie trzymać prawej ręki? Lewa ręka była i to może nie raz. Jak nie trzymać prawej ręki? No, jak nie trzymać prawej ręki? To jest już temat bardziej złożony. Jeżeli tutaj my wydobywamy w lewej, dźwięki sobie ciśniemy, to uwag jest kilka. Jeżeli natomiast tutaj mamy prawą rękę, to mamy tak i trzymanie kostki, i trzymanie samej ręki, samej tej prawej ręki tutaj. Jak nie trzymać? Ja bym powiedział najchętniej tak, żeby nie trzymać w sposób taki, że na przykład ta ręka jest odsunięta od korpusu. Że na przykład gdzieś tłumię gitarę. Żeby nie próbować odsuwać jej. Nie wiem, ja na przykład tak mam, że jak mam gołą rękę, to mi się trochę blokuje na korpusie, bo tak skóra się przykleja i jakoś tak jest nieprzyjemnie. Dawniej tego unikałem, pewnie też jakoś odsuwałem rękę od gitary, od korpusu, jednak zacząłem używać tych frotek. I ta frotka właśnie przede wszystkim mi służy tak, żeby rozgrzać ręce, oczywiście na to nie założyłem dzisiaj, ale też po to, żeby tutaj śmigać i przy okazji polerować korpusik. Prawda, gramy i polerujemy korpusik. Ale to też chodzi o to, że po prostu ręka jest tutaj jakby ślizga się. Mimo, że ta ręka jest w zasadzie w stałym miejscu. Bo kolejna uwaga, żeby nie robić tak, żeby ręka cała tu chodziła. Chyba, że gramy akordy typu. Owszem, ale jeżeli gramy, kostkujemy, to ręka w zasadzie jest stosunkowo silnie unieruchomiona. Po prostu ona się czuje w jednej... Mimo, że ja używam frotki, to ręka no, specjalnie się nie rusza tutaj, prawda? Cudów tutaj się nie dzieje. Najbardziej w najlepszym porządku, bo ta ręka sobie fajnie się opiera. Na pewno nie trzymać tak, żeby ręka była prosta, opuszczając sobie gitarę na pasku w dół, żeby ona była prosta, po prostu sobie wtedy nie za bardzo pogramy i ciężko będzie nam ułożyć ten układ aparatu grającego według tego systemu, co mówiłem w filmiku pod tytułem jak trzymać kostkę, prawda? Bo ręka musi być wtedy, jeżeli struny są tak, ręka jest w takim ułożeniu. Nie tak. Tak nie trzymamy ręki. Widziałem kogoś, kto tak kostkował. No chyba, że to ma być jakiś typowy, jakiś popisowy numer strony. To wtedy możemy tak się bawić. Albo jakieś, kurczę, inne dziwne rzeczy. W zasadzie w ogóle temat filmu jest trochę dziwny. Jak nie trzymać kostki, gdyż wypadało powiedzieć, jak trzymać kostkę i jest wtedy jedna opcja. Ale jak nie trzymać, bo niektórzy na przykład też tak mają... Proszę pana albo Wojtku, boli mnie ręka. Czyli właśnie nie trzymać ręki w ten sposób, nie robić z ręką, bo jeżeli trzymamy tu, a na przykład zaczynamy bardzo zaciskać, bardzo mocno trzymać tutaj te mięśnie, a żeby te dźwięki wyszły, bo na przykład blokujemy palce w stawach i próbujemy ruszać całą ręką, tak nie robimy, bo wtedy zaczyna nam się tutaj cały ten aparat napinać, tu mięśnie zaczynają się spinać i po jakimś czasie po prostu, ała, nie dam rady grać. I później pytacie na przykład, gram codziennie tam od miesiąca i po prostu boli mnie ręka. I boli też dlatego, że po prostu zaczynają się mięśnie spinać. Czy w lewej ręce tak samo to może być. Gdzieś coś mocno, strasznie mocno chce nacisnąć, żeby po prostu dźwięku nie uciekł. A chodzi o to, żeby dźwięki jak najlżej tak mieć nisko struny, żeby po prostu dźwięk był... Najlżej on wychodził. Więc
nie napinamy mięśni w tym sposób. Spróbować tak grać, żeby nie napinać mięśni, że jak coś się zaczyna, o coś tutaj się ten, to znaczy, że muszę sobie popatrzeć, coś tutaj pewnie jest nie tak, skoro mi zaczynają gdzieś tutaj jakieś mięśnie boleć, czy w tej ręce, mówimy akurat o tej. I tak starać się nie trzymać. Na pewno, no niektórzy tak grają, ale mało widziałem osób, którzy tak grają, że po prostu grają całym nadgarstkiem, jak nawet mają jeden dźwięk. Chociaż teraz przyszedłem z tego. Także to myślę, że te parę sugestii jest bardzo ważne. Oczywiście możemy sobie zagrać tutaj wyżej trzymać. Aczkolwiek nie wiem, dla mnie to nie za bardzo, więc raczej bym powiedział, że chyba nie ma co aż tak wysoko. Z kolei nisko, każdy dąży do tego, żeby grać nisko, więc jeżeli gramy nisko, to też spróbować w ten sposób, żeby było pod kątem, żeby nie grać tak, nie trzymać w ten sposób gitary, wtedy będzie trudniej dla ręki, więc lepiej obniżyć, ale żeby była troszeczkę do góry ta gitara pod kątem. Dobra, nie wiem, jeżeli coś tam spierdziczyłem, to też napisz w komentarzu, jeżeli się podobało, to napisz w komentarzu, jeżeli się nie podobało, to napisz w komentarzu, albo po prostu napisz elo 320, nie wiem, cośkolwiek takiego. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych filmach.